Muszę następnie zapytać, tak pół żartem, pół serio, wy wiedzieliście, że ten mecz się zaczyna o 12.40, bo tak w pierwszej połowie to nie, wydaje się, że jedna drużyna grała. Nie dojechaliśmy na ten mecz, szczerze trzeba sobie to powiedzieć. Zasłużone trzybramkowe prowadzenie spod Beskidzia. Mieliśmy jakieś dwie sytuacje w swojej pierwszej połowie, aczkolwiek no nie ma co oszukiwać, nie ma co kłamać, nie dojechaliśmy na pierwszą połowę na pewno. Kiedy strzeliście na 1-3 i wydawało się, że zaczniecie powoli odrabiać straty, osłabienie przez czerwoną kartkę Kraczunowej, wydaje się, że ty byłeś najbardziej wściekłym człowiekiem na niego, bo tam mocno pokrzyczałeś. Nie, wściekły byłem tato, że czułem, że w tej drugiej połowie mogliśmy zrobić różnicę, że po tej strzelonej bramce gdzieś poszliśmy za ciosem, mieliśmy jeszcze sytuację Patryka Molarczyka z główki. Wydawało mi się, że kwestia czasu jest strzelanie drugiej bramki. Ale nie ma co winić tutaj Kraczunowa, no, zachował się jak zachował, jesteśmy drużyną, razem wygrywamy, razem przegrywamy i nie ma tematu. Trener Dudek powiedział na konferencji, że traktuje ten wynik, tę porażkę tutaj jako taki zimny prysznic, który podziała na was motywująco, tak myślisz? Nie ma innej opcji, no, w następnym meczu musimy wyjść i od początku meczu, od pierwszej minuty grać, a nie żeby znowu gdzieś się odrabiać, nie daj Boże, straty w drugiej połowie, także... Przegraliśmy, nie ma co mówić. Z mocną, z dobrą drużyną. Byli zdecydowanie lepszym zespołem w dniu dzisiejszym. Tyle, taka jest piłka.